Trzeba do szarej, brudnej i trudnej rzeczywistości, drodzy waszmości, panie i panowie, ja już czasu nie liczę, ale generalnie rzecz biorąc, wokół nas zgromadziła się banda nieźle zorganizowanych skurczybyków, która zwie się Alibaba i 40 rozbójników. Na ręką pyszno puszczony money, suwerenie.
musiał za Ciebie płakać, aby nikt nie musiał za Ciebie cierpieć, ani nikt nie musiał za Ciebie się wstydzić. Żyj tak, aby czasu w życiu nie tracić. Żyj tak, aby robić to, co lubisz i kochasz tego, kogo chcesz kochać, a nie Ci każą kogoś kochać, czy każą Ci coś lubić. Jeżeli w życiu będziesz robił tak, dokładnie jak powiedziałem, to nie stracisz nawet minuty swojego cennego życia. A to się nazywa, panie i panowie, pasja. We'll be right back.
Przygotowaliśmy się na dzisiejszy, jak powiedziałem, historyczny koncert i to zostało dwa razy powiedziane w Lipnie. Zastanawiałem się, jaką setlistę ma zagrać zespół, który gra 36 lat i na końcu ma 13 płyt i co tutaj dzisiaj wybrać. Więc oprócz nowych piosenek, teraz przyszedł czas na trochę starszych. Przed chwilą była piosenka z płyty My Maszyny. Z wielkimi pozdrowieniami dla ekipy, która jest z zespołem Farbenera od lat, dla ekipy z Lidzbarska Welskiego, która tu się pojawiła w dużej obsadzie. Wielkie pozdrowienia do naszych kolegów z Płocka, zespołu Reszta Pokolenia. To jest nazwa, która wiele mówi, że jesteśmy pewnego rodzaju resztą pokolenia. Brawa dla nich, co to za brawa! Lidzko, brawa dla Reszty Pokolenia! No i wielkie pozdrowienia chociażby dla ludzi niezłomnych, takich jak Marcin, który walczył dzielnie, aż spowodował, że wreszcie po wielu różnych dziwnych sytuacjach z Lipnem spotkaliśmy się tu i teraz. A że niestety jestem, jaki jestem, niesforny, natura mi nie pomogła, tak jak powiedziałem, mam zapewne krtani, ale jakoś sobie radzę. Myślę, że dotrwamy, wytrwamy i przetrwamy, bo nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. I dla wszystkich starych załogantów powiem jedną rzecz. Piosenka z pierwszej płyty Farbenera Bez Pokory, kiedy już wtedy śpiewaliśmy, że człowiek całe życie na coś czeka. Całe życie czekamy i nie zawsze się doczekamy. Panie i panowie, powiem krótko tak. Czekanie na znak. Cieszę się, że pod sceną jest wielu ludzi,
którzy są młodsi niż chociażby piosenka, która była przed chwilą. To mnie cieszy, bo to oznacza, że potrafimy się dogadać, mimo różnicy wieku, potrafimy się porozumieć. A dlaczego tak jest? Bo muzyka nas łączy, a nie dzieli. I chciałem powiedzieć, że teraz przyszła pora, w Lipnie, historycznie. Tą piosenkę mogliśmy zagrać tutaj już w 1986 roku, bo wtedy powstała. Nie było nam dane w 2022 roku, możemy ją zagrać do jasnej cholery na niebie, tylko helikopter. Historyczna piosenka zespołu Farmerę. Starszych już rzeczy nie mamy, więc wracamy do rzeczy młodszych. Chociaż dzisiaj jest taka sytuacja, że przed koncertem przychodzą goście i mówią tak: zagrajcie coś starego. No to ja się pytam, na przykład co? A oni mówią, na przykład Maturę. No tak, oczywiście, bo Matura dzisiaj, nie być szczera, skończyła 21 lat jako piosenka. Ja już kurwa nie mogę w to uwierzyć, ale to rzeczywiście tyle minęło. Panie i panowie, nie Matura, a chęć szczera. Ciężko zrobić z siebie, a chęć szczera. We'll be right back.
się ze mną nie zgodzicie, to ja widzę, że wyniknie sama kulturalna, grzeczna, wyedukowana młodzież, ale generalnie to jest dużym przestępstwem w sierpniu zagrać jeszcze ludziom na wakacjach piosenkę o szkole. Ale generalnie rzecz ujmując, umówmy się, piosenka z dużym przymrużeniem oka, więc myślę, że nam to wybaczycie, ale swoją drogą szkoła, matura, ja to rozumiem. Byłem, znam z autopsji, dokładnie. A szkoła, matura, cała ta reszta to za dużo stresu. A na stres najlepsze są spodnie. Proste z nami. I tutaj w Lipnie panie proszę panów, Kujawsko-Pomorskie, Mazowsze i cała reszta Horde! Stan, że mamy swój mały plan. Pojawił się tu Chris nie tylko po to, żeby dośpiewywać, ale czasami wyjść na środek sceny i pokazać, że on też potrafi, bo na trasie Parki Reggae Live Chris i mój brat uratowali nam życie, bo generalnie rzecz biorąc jest ekipa z Leeds Parka Welskiego i cała reszta, myślą sobie tak. Ten wokalista Farbenlere, mniej, o tam chłopaki z Golubia do Brzynia też patrzą, mówią tak, mniej skacze niż kiedyś. Oczywiście, że tak, bo stała się taka sytuacja, że w lutym złamałem nogę. Po złamaniu nogi niestety dochodzę do siebie jeszcze, już jest lepiej, ale powiem wam tak. W związku z powyższym, pogłoski o końcu szybkim kariery zespołu Farbenlere są dalece przesadzone. A teraz Chris pokaże wam, jaki ma swój mały plan.
może uda się nam taki plan. Życie ucieka i dzisiaj ktoś bez pożegnania odchodzi. Jutro pojawia się ktoś nowy. I teraz będzie piosenka nie dla na tych, dla których są, tylko dla tych, których nie ma. Każdy w swoim sercu ma kogoś, kogo mu brakuje. Każdy w swoim sercu ma kogoś, na kogo czeka, już się nie doczeka. Ale generalnie pamiętajcie, znajdźmy w sobie drugiego człowieka. Pamiętajmy o tych, których nie ma. Bo oni chociażby na to liczą. Pamięć to jedyna rzecz, którą dzisiaj mogą od nas dostać. Żadne prezenty, żadne piękne słowa, oprócz pamięci, nic tu nie załatwią. Pamiętajcie, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, a od strachu ratuje nas tylko dach wózka. Pomachali, pouśmiechali się, buddy.
Cieszyni. Ale za małe jeszcze, żeście pięknie dzisiaj pośpiewali. To jest moja żona, ale nie Zofia, tylko Agatka. Ona pośpiewa razem z nami. Właśnie razem ze mną, a najpierw jeszcze wy pośpiewacie razem też ze mną. Tekst jest prosty, dasz radę. Koleżanka patrzy po włosku, nie wiem. Dasz radę. Nie jest trudno. Języków się sączy. Uwaga. Kto tu jeszcze zna włoski? Tu jest koleś, kurwa. Ja kurwa nie znam jak nie tak. Nie, nie, nie. Słuchajcie, wszyscy znamy język włoski i damy radę. Uwaga. Uwaga. Język włoski. Generalnie w każdym jednym miejscu na ziemi, w każdym jednym, w Płocku, Lipnie, w każdym jednym mieście anioły czuwają jeszcze. Czarne włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze.
Od dzisiaj staje się kolejną ku ogólnej radości na trasie Stacją Wolności. Yeah.
Przyrody, albo zagramy jeszcze jedną piosenkę. Rzeczywiście Marcin Jaworski, który nas zapraszał na koncert, wykrakał, że dzisiejszy koncert będzie historyczny, nie tylko dlatego, że jest pierwszy, ale również dlatego, że to jest drugi koncert w historii zespołu Warbelere, w których udało mi się zaśpiewać prawie cały koncert z zapaleniem ktani. A pierwszy, powiem wam, miał miejsce w Jarocinie w 1994 roku. Czyli 28 lat później i to jeszcze na lodek w lipnie. Takie coś się zdarzyło i ten koncert, chcąc, nie chcąc, nie tylko dlatego, że jest pierwszy, już drugi nie będzie historyczny. Ten, bo obiecuję, że już zapalniak ktani tutaj nie przywiozę ze sobą. W związku z powyższym to jest koncert wyjątkowy. I panie i panowie, mam ogłoszenie duszpasterskie. Tu kolega się nawet patrzy, kurna, te barierki mnie aż bolą od ręce. Aż rady już. Słuchajcie, panie i panowie, ogłoszenie jest takie. Grał i śpiewał dla państwa zespół pieśni i tańca z samego serca Mazowsza. Niby nic, a znaczy wiele. O dumnej, acz germańskiej nazwie Farben. Ciągle jeszcze nam cała, jeszcze ciągle czegoś brak, póki starczy.
przez czas, my jesteśmy wiecznie młodzi. Mamy własny świat, dobrze wiemy o co chodzi. Od wielu lat my jesteśmy farbenerem, dobrze dzieci, które znasz. Nie widzisz nas znaczy wiele, idziemy przez czas. My jesteśmy wiecznie młodzi, mamy własny świat, dobrze wiemy o co chodzi. Od wielu lat my jesteśmy farbenerem, dobrze dzieci, które znasz. Idziemy przez czas. My jesteśmy wiecznie młodzi, mamy własny świat, a dobrze wiemy o co chodzi. Od tak wielu lat my jesteśmy farbenerem, duże dzieci, które znasz. Niby nic, a znaczy wiele. Idziemy przez czas. Zdrowia, zdrowia i zdrowia. Do następnego razu, Lipno. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, wielkie brawa, zespół Farbenere, historyczny, pierwszy koncert, a my jako Stowarzyszenie Zielona Lipa cieszymy się, Wojtku, że możemy być częścią tej historii. Na pamiątkę dla was. Wielkie brawa, Farbenere! Do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy.